Wakacje to czas odpoczynku, ale nie tylko. Niektórzy w wakacje chcą zwiększyć swój budżet i podejmują się pracy sezonowej. Często zdarza się, że osoby pracujące sezonowo są zatrudnione na czarno, a pracodawcy, jak i pracownicy, nie odprowadzają podatków. Ważne jest tutaj, żeby podatnicy wiedzieli, jeżeli są to młodzi ludzie, którzy nie pracują, a dorabiają sobie tylko i nie są to jakieś wielkie kwoty, to kwota do wysokości 3091 zł jest kwotą zwolnioną z opodatkowania. Wszystko, co zarobimy powyżej tej kwoty, a więc jeżeli na przykład pracujemy w trakcie roku i w wakacje jeszcze sobie dorabiamy, wszystko należy opodatkować. Nie każde zarobione pieniądze będą opodatkowane, ale każde wpływy pieniężne powinny być zgłoszone do Urzędu Pracy. Wszyscy muszą pamiętać o tym, że dostajemy informacje zarówno od pracodawców, zarówno od pośredników, zarówno z instytucji różnych, które kontrolują, weryfikują, czy ta praca jest legalna, w jakich warunkach się ona odbywa, ale również informacje od sąsiadów, kolegów, przyjaciół, rodziny. Także takie informacje też mamy. I oczywiście każda informacja jest weryfikowana. Jeżeli okaże się, że ktoś pracował, a nie zgłosił, no to niestety naraża się na konsekwencje karne skarbowe. W zależności od tego, jakich zaniedbań dokonano, naliczane są różne kary. Niektórzy nie składają zeznań podatkowych, a inni podatków nie płacą. Wówczas każda sprawa jest indywidualnie oceniana i naczelnik Urzędu Skarbowego weryfikuje wszystkie argumenty, wszystkie informacje, które ma. I w zależności od tego, jaką decyzję może podjąć, może być to mandat na przykład nałożony w wysokości od 160 zł do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli spędzamy wakacje pracując na przykład nad morzem, pamiętajmy zatem, aby przestrzegać prawa i zgłaszać do urzędu zarobione sezonowo pieniądze. Dzięki temu unikniemy kar. Niestety prawo podatkowe nie oszczędza obywateli. Właśnie trwają prace nad tym, aby opodatkować również napiwki, które są zostawiane głównie kelnerom.